No i macie kot. Macie kot, który 3 razy zajmował miejsce 5, raz był 8, jest na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W roku ubiegłym kończył ją na 31. miejscu. Wielki postęp, no i mamy nadzieję, udany skok Maćka Kota. 92 km na godzinę, bardzo dobra prędkość, no i dobry skok, nie tak daleki myślę, aby objął prowadzenie, no ale powinno być miejsce w czołówce. Kamil chyba nadal będzie na 1. miejscu, Maciek 129,5 metra, metr dalej niż przed momentem Manuel Fettner, więcej dodanych punktów za wiatr, lepsze oceny za styl od sędziów, 2,18,5, 3,18, no więc chyba miejsce w 1. dziesiątce Maciek będzie zajmował w tym momencie. Jest na 5, bo już tylko 5 zawodników pozostaje do zakończenia zawodów i ten 5, po raz znowu 5, Maciek Kot, ale ja dzisiaj wierzę, że to nie będzie kolejne 5. miejsce Polaka. Brawo Maciek, brawo na tej zielonej linii, dokładnie gdzie trudno powiedzieć, no ale miejmy nadzieję, że to jest świetny skok, 136 metrów, metr dalej niż przed momentem Eisenbichler, dodany za wiatr 14 punktów, noty 1,19,5, 1,19, 3 po 18,5 punktu, no i być może Maciek będzie liderem, a to by oznaczało... To by oznaczało na pewno miejsce w 1. piątce. Za chwilę zobaczymy, czy tak będzie. Łączna nota Eisenbichlera 286,2, 289,3. Pięknie popatrzeć na taką oto grafikę konkursu o Puchar Świata.